Mecenasem filmu o warcie honorowej pełnionej przy grobie pańskim przez druhów strażaków w powiecie gorlickim jest starostwo powiatowe w Gorlicach. Ciebie Boga wysławiamy, Tobie Panu wieczna chwała, Ciebie Ojca niebios bramy, Ciebie wielbi ziemia cała. Tobie wszyscy aniołowie, Tobie moce i niebiosy, cherubie, serafinowie, świątnie czystej pieśni głosy. Czas świąt wielkanocnych to dla druhów ochotników czas wzmożonej aktywności. Statuty ochotniczych straży pożarnych w tym katalogu swoich zadań, oprócz tego podstawowego, jakim jest niesienie pomocy potrzebującym w trakcie pożarów i innych klęsk żywiołowych, zawierają także szereg zadań o charakterze historyczno-tradycyjno-religijno-kulturowym. A wśród nich to zadanie podstawowe, jakim jest pełnienie warty honorowej przy grobie pańskim podczas świąt wielkanocnych. To zadanie, które aktywizuje wszystkie grupy działające w ochotniczych strażach pożarnych. Aktywizuje członków czynnych, członków honorowych, wspierających, a także tych najmłodszych, członków młodzieżowych drużyn pożarniczych. Pełnienie warty przy grobie pańskim podczas świąt wielkanocnych przez strażaków to w tradycji odwołanie do pełnienia służby przez żołnierzy po śmierci Jezusa Chrystusa w obawie przed wykradzeniem ciała Zbawiciela. Strażacy, druhowie pełniący wartę, strzegą ciała Jezusa, odpowiednio umundurowani oraz wyposażeni w halabardy, toporki czy też szable. Warto zwrócić uwagę, że pełnienie tej zaszczytnej służby to dla wielu strażaków powód do dumy i niezwykłe wyróżnienie. Nie każdy może bowiem założyć mundur w kościele i stać tak blisko Boga, ukrytego w tajemnicy hostii w monstrancji. Nie każdy może wziąć do ręki halabardę i uroczyście maszerować na wartę. To z jednej strony ogromny zaszczyt, z drugiej trudne, ważne, ale i odpowiedzialne zadanie. Zadanie, które jak żadne inne gromadzi dla wspólnej idei niemalże wszystkich strażaków. To czas, kiedy mundur zakładają seniorzy pożarnictwa, najstarsi wiekiem i służbą strażacy. Ci, którzy własnym przykładem dają świadectwo tej społecznej postawy, zaangażowania i wiary. Najliczniejszą grupę stanowią bez wątpienia członkowie czynni, a wśród nich druhowie posiadający uprawnienia do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych, odpowiednio wyszkoleni, przebadani, ubezpieczeni oraz umundurowani. Od kilku lat widać też zmianę i otwarcie tego rodzaju służby dla kobiet i dzieci z młodzieżowych drużyn pożarniczych. Coraz więcej pań pełni służby w ochotniczych strażach pożarnych. Coraz więcej pań uczestniczy w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Tym samym coraz więcej pań pełni wartę przy grobie pańskim. Podobnie ma się też sprawa z dziećmi i młodzieżą z młodzieżowych drużyn pożarniczych. W niektórych jednostkach o sile warty honorowej stanowi właśnie ta najmłodsza grupa. To z kolei powód do domu już nie tylko samych dzieci, ale przede wszystkim ich rodzin, rodzeństwa, rodziców, a także przede wszystkim dziadków. Warta przy grobie pańskim to dla wielu strażaków pracujących za granicą czas spotkania z kolegami z rodzimych jednostek. Trudne czasy, które zmusiły młodych do wyjazdu za granicę, ograniczyły także znacznie możliwości ich społecznej działalności w szeregach OSP. A święta stają się taką doskonałą okazją do tego, aby nie tylko się spotkać, ale przede wszystkim podjąć służbę. Uwagę przykuwają także stroje, w jakich strażacy pełnią wartę przy grobie pańskim. Na czas świąt wielkanocnych druhowie przygotowują piękne, niejednokrotnie zabytkowe mundury galowe. W kilku jednostkach spotkać można jeszcze strażaków pełniących wartę w zabytkowych mundurach, dzisiaj już raczej nieużywanych. Na głowach strażaków lśnią zabytkowe hełmy, a jako to narzędzie warty w ręku trzymają halabardy, toporki czy też szable. Niezwykle widowiskowa jest przede wszystkim zmiana warty. Rozprowadzający wprowadza strażaków, ci dokonują zmiany tej służby, zmiany warty, a następnie zdający służbę zostają odprowadzeni. To element, który wymaga wielu godzin ćwiczeń. Dzisiaj
kiedy młodzi nie odbywają już zasadniczej służby wojskowej, to ta musztra strażacka staje się tym obowiązkowym elementem. To wszystko składa się w jedną całość. Strażacy pozostają wierni temu zawołaniu, które widnieje na strażackich sztandarach. Bogu na chwałę, ludziom na ratunek, bo strażacy ochotnicy to ludzie, którzy służą zarówno Bogu, jak i całemu społeczeństwu. Stąd też właśnie strażacy są grupą, która w społeczeństwie cieszy się największym zaufaniem. Kończąc, chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym zaangażowanym w kultywowanie tradycji, jaką jest ta warta strażaków przy Grobie Pańskim. Jako zarząd oddziału powiatowego jesteśmy dumni z tej pięknej, społecznej, religijnej postawy strażaków ochotników. Święty, święty nad świętymi, Bóg zastępów, Król łaskawy, pełne niebo z kręgiem ziemi, majestatu Twojej sławy. Apostołów Tobie rzesza, Twój proroków pełen chwały, Tobie hołdy nieś pospiesza, męczenników orszak biały. Ciebie poprzez okrąg ziemi spełni serca ile słowa, głosy ludów zgodzą tymi, wielbi święta pieśń kościoła.